cały czas tak masz? Ty bąbel cały czas? Serio cały czas krzyczą, gdzie jest hajs Vanessy? Tak. Bąbel czemu tak ma? Marek, co robisz? Czekaj, kamerzysta, chwilka, już pokazuję. O, jedziemy do tego typa. Do bąbla. Do bąbla? Do bąbla jedziemy. To żeś zapierdolił ciekawostkę, Marek? Ale to on robi te ciekawostki. W każdym razie w tym filmie pojedziemy do bąbla i ocenimy jego dom, który rzekomo kupił za 1 000 000 zł. Więc zapraszam do oglądania. Teraz jeszcze powiem wam kilka słów o bąblu. Ale co ty robisz? Po co wchodzisz na stół? Chodzę, żeby mnie było lepiej słychać. W każdym razie bąbel ma kanał na YouTubie pod nickiem Boxel. Jest znany z tego, że robi ciekawostki. Kiedyś nagrywał Minecrafta, co jest dla mnie żałosne, bo tylko osoby bez godności nagrywają takie gry. Oraz co najważniejsze, bąbel jest mniej więcej, no kurde, tak. On jest naprawdę potężny, bił się kiedyś na jakimś Fame MMA, a teraz chleje u siebie w domu. Ale jeszcze będziemy musieli przejść do ściany prestiżu, abym wpisał kolejną osobę. To chodźmy na ścianę. Jeszcze zanim pojedziemy do bąbla, wpiszę kogoś na ścianę prestiżu. Kamerzysta, kogo tym razem wybrałeś? Bartix. Bartix, X na końcu? Tak. Okej. A jeżeli wy chcecie znaleźć się na ścianie prestiżu, to wystarczy, że zasubskrybujecie mój kanał, tutaj macie czerwony przycisk, oraz napiszecie komentarz, dlaczego chcielibyście się znaleźć na tej ścianie prestiżu. No to co, jedziemy do tego bąbla. Kamerzysta, no. Poprosić go o jakąś ciekawostkę? No może zapierdoli jakąś dobrą. No, dobra, to lecimy. Gdzie jest hajs Vanessy? Gdzie jest hajs Vanessy? Gdzie jest hajs Vanessy? Gdzie jest hajs Vanessy? Gdzie co tu się kurwa dzieje, Marek? To jest nienormalne. W ogóle leje wodą. O co tu chodzi? Dzień dobry! Co to za szopka była? O co tutaj chodzi? No stary, nie wiem. Przyszli po prostu, nie? Tak ich po prostu wpuściłeś? I w ogóle czemu tutaj laliście wodą? Nie wiem, wyszło tak spontanicznie, nie? A ty kamerzysta, czemu mnie oblewałeś? No nie chciałem, Marek. Wiesz, że oberwiesz za to i to już teraz. Operator, może na chwilkę? Oddamy operatorowi kamerę. Ale o co chodzi? Ty, Boxdel, trzymaj teraz kamerzystę, tutaj go gdzieś postaw. Ale czemu? No będę go lał wodą teraz, po głowie. Ale dlaczego? No za to, co mi zrobił. Oblewa mnie wodą, to jest nagrane. No ale stary, no, czemu ja go mam łapać? W dwójkę zrobiliście tutaj jakąś szopkę, także bierz tego kamerzystę tutaj. I będę go teraz lał wodą. Ale stary, kim ja jestem, że ja nie będę cię słuchać, stary, żeby go łapać, że on nic no, z Boga winny. No po prostu zrobiliście szopkę, musi to oberwać za to. Nie wiem, mam ci dramę na YouTubie zrobić, czy co? No dobra. Chcę stracić widzów swoich. Dobra. No właśnie, to bierz tego kamerzystę tutaj. Masz kamerzysta gnoju głupi za to, że mnie oblałeś. Frajerzyk, trzymaj go. I co, kamerzysta? Jeszcze! Co ty sobie myślałeś? Że będziesz mnie oblewał wodą? Nie, już koniec. Jeszcze! Nie, wystarczy. Dobra, koniec. I co, kamerzysta, jak było? No, jak było? Przeproś. Przepraszam. No przeproś. Przepraszam. Jeszcze raz. Przepraszam. Jak przepraszasz? Bardzo. No to super. To co, Boxel, wchodzimy do domu? Tak, chodźcie. To kamerzysta, bierz kamerę z powrotem. No co, wchodzimy? No proszę. Jeszcze pytanko, tak na samym początku. Mhm. Ile kosztowała? No niecałą bańkę, nie? Niecałą bańkę? Niecałą bańkę. No nie wiem, mam się do tego jakoś odnosić, w sumie to jest youtuber tylko. Mam go cisnąć za to, że ma tanią chatę? Czy co sądzisz o tym, kamerzysta? Nie wiem, Marek. Znaczy to na samym początku widać, że jest tania. Weź rękę. Klamka zniszczona. To jest do zrobienia, nie? No to ja mam nadzieję, że to zrobisz, bo zrobię, to zrobię. Nie powinno być. Przeremontuję, wiesz. A kto to jest? Ty nie mieszkasz sam tutaj, w takim małym domku? No, to są moi zawodnicy. Kojarzę ich z Fame MMA. Tak. Dobra, no to wejdźmy. Czemu tutaj jest w ogóle postawiony komputer? Bo jest do wyrzucenia. Do wyrzucenia? Tak. Wyrzucić ci go? Albo kamerzysta później wyrzuci? Kamerzysta ci pomoże, spokojnie. Tego nie powinno tutaj być. Wiem. To psuje w ogóle design, no, którego tutaj nie ma zresztą. Tutaj coś powinno być, czy jak to działa? Bezpieczniki, to są bezpieczniki. Ale trochę brzydkie, tutaj zobacz, masz ubrodzone. Tutaj jest kurz wszędzie. No kurczę, ty... A tutaj nie powinno być śrubki przypadkiem, czy czegoś? Tak szczerze powiedziawszy, to mnie zaskoczyłeś teraz, bo takie no, detale... Widzisz, tak znasz swój dom. Ja nie zadbałem o detale, co prawda. Mogę tu wejść? No, okay. Tutaj znowu jest klamka oskrobana, a tutaj co? O, ale syf. Nie, no, to jest jakaś masakra, może ja tutaj poświetlę nawet. Wejdź tutaj kamerą, kamerzysta. Wszędzie syf. Pajęczyna nawet jest tutaj. Ty to widzisz, kamerzysta? No widzę. Dobra, to teraz przejdźmy na górę. Tutaj jest totalny syf, ale rozumiem, tutaj się wchodzi i zostawia się brud. Przejdźmy wyżej. W ogóle ściany ma zniszczone. Tutaj co chwilę widzę jakieś właśnie no, takie... No wiem, jest wszystko do zrobienia, nie? No tak jak mówię, dobra. A to czemu mnie w ogóle zapraszasz teraz, a nie jak będzie zrobione już? Znaczy no po prostu dopiero się wprowadziłem, a
byłeś też chętny, żeby wpaść, nie? No to... Ale myślałem, że tutaj będzie lepiej, szczerze. Brudne okna, tutaj porozwalane jakieś klapki, buty, torby. No wiesz, ja stary, jak jakoś się żyje, nie? Po prostu. A ty to na swoim filmie nazywałeś, że to są dla ciebie jakieś wartościowe rzeczy, tak? Tak, tak. No a co tutaj się znajduje? W takim czym się trzymasz? W takim syfie? No bo Oksel. To się zbiera po prostu. Stary. Dobra, i co dalej mam sprawdzać? Gdzie idziemy? Co nie wiem, może zobaczmy salę. Tutaj? Marek, może się tak nie przypierdalaj, no fajna ta chata jest. No. O nie! O nie! No tak, to jest akurat mankament. Przecież to na pierwszy rzut oka widać. Czemu ty jeszcze tego nie zrobiłeś? Czemu ty w ogóle taki dom kupiłeś? Nie no, nie wierzę po prostu. No to... Tutaj jakieś ślady po paluchach, po tłustych paluchach, czy co to jest? No nie mam nic na swoje usprawiedliwienie, co prawda, ale... No... Dobra, o, ty nie... chodźmy dalej. Chodźmy. Nie masz przecież facet też czysto. Twoja ja mam to... zawsze czysto. To otwiera się? No tak. Ale tam widzę, że jest syf. Dobra, mniejsza. Dobra, tutaj mamy kuchnię. I co tutaj masz w kuchni? Co powiesz? Jakieś cateringi. A czemu tutaj jakieś jedzenie leży? Czemu tutaj... No nie wiem, bo jem po prostu, nie? Nie zamawiasz sobie cateringu, kucharzy? No, lubię gotować po swojemu. No dobra, chyba że tak. Porozwalane rzeczy. Czemu nie masz wody z lodowca, tylko taką wodę? Lubię pić taką wodę. Kamerzysta ci później przyniesie z samochodu, bo mamy kilka sztuk. W każdym razie... A ten telefon czemu jest zbity? To nie mój telefon. A kogo? Jednego z zawodników pewnie. Naczynia niepozmywane. No tak, to prawda. Czekaj, jeszcze tutaj widziałem problem na stole. Jest cały porysowany. No niestety, zużywa się. A krzesła? Krzesła są... Krzeseł to nawet nie będę komentował. Czemu? Przecież są okej. Jak są okej? Widzisz to? Widzisz te krzesła? Te krzesła są do wywalenia. No, wszystko się zużywa przecież. No, ale powinieneś od razu wymienić takie rzeczy. W ogóle, słuchaj, ja ci dam taką radę. Weź, jak ja stąd pójdę, wywal wszystko, wszystkie meble, odmaluj to i kup po prostu nowe. Ja rozumiem, że rzeczy się niszczą. Czekaj, nie śmiej się, kamerzysta. Co cię bawi? Ja, dobra, ale wracając, ja rozumiem, że rzeczy się niszczą, ale to trzeba kupować takie rzeczy, które się nie niszczą. Dobrej jakości. No przecież... A to jest ta drewno. To nawet nie jest drewno pewnie. Moim zdaniem to jest całkiem dobre krzesło. Gdzie mam teraz iść? To prawda jest porysowane, ale... Dobra, gdzie mam teraz iść? Tutaj tam. Już chyba wszystko zwiedziłem. A tam coś jest jeszcze. Tutaj? Łazienka. Łazienka, dobra. Nie interesuje mnie. Okej. Okay. Tutaj? Pokój gospodarczy. Też mnie to nie interesuje. Dobra, a tutaj jest... Sypialnia, no. Tutaj śpię. Sypialnia, a ty tutaj śpisz, tak? Tak, tak, to jest tylko ja. W sumie to tutaj jest trochę brudna ściana, ale tak poza tym to nie widzę żadnych zniszczeń. Wystający kabel. To jest... Wystający kabel. No jest to do zrobienia też. No, musisz to koniecznie ogarnąć. Idź mi do samochodu po wodę z lodowca, pokażę ci. Będziesz mógł spróbować. Wiesz, który? Tak. Ty, no weź co? Na tego bombla, mów bombel, bo on się będzie denerwował. No ale co, on jeszcze wywali. No zobacz, jaki jest zdenerwowany, kupił chatę, typ jak myślał, że powiem, że to jakaś świetna, a widzisz, jak to wygląda, wszędzie ma tutaj syf. Mów na niego bombel, to wiesz, jak się zdenerwuje? Zobacz, masz na niego mówić tak. Ale ja go lubię. No i co z tego? Masz na niego mówić bombel. Bombel, słyszysz? To teraz poczekamy na niego. No dobra, i co teraz? Nie, wiesz, wiesz. O. No. Powiem ci szczerze, że dobra jest ta woda. Napiłeś się? Napiłem się. No to co, jest... kamerzysta? Jak oceniasz tego pana? No dobrze, bombla oceniam. Nie lubię, jak mi się tak powiem. Jak tam? Dobra, przejdźmy dalej. Tutaj nic nie ma. Tutaj będzie gabinet. No jakoś średnio mnie to interesuje. Jest tu jeszcze drugi poziom czy coś? No nie, to jest na razie tyle. Ty bombel to jest cała chata? Czemu bombel? Do mnie mówi bombel? No bo pyta się, czy to jest cały dom. Coś jeszcze jest tutaj? Piwnicę masz? Drugi poziom? Mam jeszcze kotłownię. Okej, to możemy zejść. Okej. Myślę, że staniemy w tak domie też, bo kurde, trochę to k***a. Prowadź. Nie ocenisz kotłownię, to sprawdzisz taras. Okej. Okay. Właśnie nagrywałeś na tarasie, pamiętam tak, tę chwilę. Tak, tak. Ty. Co tu się dzieje? Oni nadal krzyczą? No. Cały czas tak masz? Ty bombę cały czas? Serio, cały czas krzyczą, gdzie jest hajs Vanessy? Tak. Bombel, czemu tak masz? No nie wiem, stary. Zaszła jakaś moda niby, że wszystko wybudowałem za pieniądze z tego streama charytatywnego. A tak było? No nie, wiadomo, że nie. Przecież mam film, gdzie oddaję te pieniądze. To czemu oni krzyczą? Ty, Bombel, nie denerwuje cię to? No właśnie, nie denerwuje stary, to. Stary, prosiłem cię, żebyś tak do mnie nie mówił. Kurcz, ała! Czy denerwuje cię, czy nie? No irytuje mnie to, ale bardziej irytuje mnie kamerzysta, bo cały czas mówi do mnie bombę. Dobra, dawaj do tej kotłowni. Więc tak, to jest ostatni pokój. Kotłownia, ty tak? Mógłbyś nas na chwilę zostawić? Po co? No, chcielibyśmy, no w cztery oczy chcielibyśmy porozmawiać. Bo może wyjdę na zewnątrz, bo i tak no dobra, no spoko. To jest kamerzysta. Ty słuchaj, ja muszę tak na niego mówić bombel, bo mi zaraz twarz trzaśnie. No ja wiem, że się denerwuje, ale no... No bombel nic ci nie zrobi, bombel to jest taki, wiesz, on tylko tak mówi. On nic ci nie zrobi, kamerzysta, co to? Jesteś pewny? No. No nie wiem, ja nie chcę... To zawołaj go, wchodzimy do tej kochowni, no, a to nie, sami ocenimy sobie. To chodź,
No chodź. Tutaj? Tak. Ale masakra. To jest tylko kotłownia stara. Ale nie. Nie no, ale proszę, masz... nie oceniaj kotłowni, bo naprawdę to jest tylko kotłownia. Tu nie... Aż kotłownia. O wszystko trzeba dbać. To jest jakiś standard, że w ogóle mnie tutaj wprowadzasz. No ale to jest filar ogrzewania tego domu. Sądziłem, że to jakieś... Ale tutaj powinno... Jest ciekawostkę jakąś, nie? Wisienka moja kotłownia jest fajna. Jak ładnie wygląda. Nie widziałem twojej kotłowni. No i nie zobaczysz nigdy. Dobra, kamerzysta teraz. Co teraz? No teraz. Dawaj. No teraz. Już. No, kamerzysta, dawaj. No. Na pewno? Dawaj, kamerzysta. No, uwierz mi. Bąbel zjebała ta kotłownia. Oba! Powiedziałem ci coś. Powiedziałem ci coś. Miałeś nie nazywać mnie bąblem. To mnie tak w***ia po prostu. Mówiłem, że mnie w***a. Stary, czasem ci w łeb? No nie, dobra, ja już idę. Dobra, idę stąd, tak? Już się nie denerwuj, idę. Wyjdź, przynajmniej na chwilę, żebym trochę ochłonął. Bo to jest żałosne, stary. Jak proszę cię, żebyś nie gadał do mnie bąbel, to znaczy, że nie masz do mnie gadać bąbel, czaisz? No dobra. Daj mi ochłonę. Już jesteście. No i... A teraz ocenka chaty. No to jak oceniasz Fame House? Czyli? Trwa transmisja na żywo. Cały czas trwa. 24 godzina, 7 dni w tygodniu. Nie reklamuj się. To będzie do wycięcia. Ale w każdym razie dla tego domu daję ocenę 2 na 10. A czemu tylko 2? No bo dużo rzeczy jest zniszczonych jednak. A ile dostał Stewart? Stewart? Ile dostał? Chyba 3. Czemu jestem gorszy od niego? No a czemu nie? Ja decyduję. Ja mam chociaż ogród. No ale stare, no 2 na 10 to jest przesada. Dobra, w takim razie kończymy ten film. Zostaniemy przy ocenie 2 na 10. Zobaczcie moje poprzednie filmy oraz zapomnijcie o subskrypcji. Tutaj jest kanał kamerzysty, a tutaj kanał Boxdela. Widzimy się już wkrótce w następnym filmie. Do zobaczenia. Bąbel. Nie, naprawdę.